chcielibyśmy Was zaprosić na wycieczkę po świątyni leżącego Buddy. W Bangkoku, w pobliżu Pałacu Królewskiego, znajduje się świątynia leżącego Buddy – Wat Pho. Wat Pho, zwana po polsku świątynią leżącego Buddy, jest główną atrakcją Bangkoku. To jeden z największych kompleksów świątynnych w mieście, słynący z olbrzymiego leżącego Buddy, który mierzy 46 metrów długości, pokrytego złotem. Za panowania króla Ramy I świątynia została odnowiona i powiększona, a w 1801 roku przemianowana z oryginalnej nazwy Wat Phra Hetufon na Wat Pho. To świątynia królewska o najwyższej randze. W okresie panowania Ramy III świątynia przeszła dalsze renowacje i rozbudowę. W tym czasie była centrum nauki i Wat Pho jest często określana jako pierwszy uniwersytet Tajlandii. Dopiero w 1832 roku została wybudowana kaplica dla leżącego Buddy. W głównym bocie, czyli kaplicy, zasiaduje posąg Buddy nazywany Phra Buddha Deva Patimakorn. Na szczycie trójwarstwowego piedestału, pod którym znajdują się prochy króla Ramy I. Czym szczególnym wyróżnia się posąg leżącego Buddy? Jest to posąg przedstawiający wizerunek Buddy wchodzącego w stan nirwany. Zbudowany jest z cegły, a pokryty cienką warstwą złota. Mierzy 46 metrów długości i 15 wysokości, wypełniając prawie całą powierzchnię budynku. Każda stopa posągu ma 3 metry wysokości i 5 metrów długości. Na podeszwach stóp znajdują się ilustracje wykonane z masy perłowej, przedstawiające 108 znaków. Misternie wykonane z masy perłowej obrazy na podeszwach stóp leżącego Buddy symbolizują 108 lokhans, czyli pomyślnych znaków, które odpowiadają różnym poziomom w kosmologii buddyjskiej. Wzdłuż ściany, z tyłu posągu, jest 108 misek, do których miejscowi i turyści wrzucają satangi, tajlandzkie grosze, dla przyniesienia pomyślności i szczęścia w życiu. Liczba 108 jest znacząca. Odnosi się do 108 właściwych działań i symboli, które pomogły Buddzie osiągnąć perfekcję. Wat Pho znajduje się na terenie Starego Miasta Królewskiego. Na terenach świątynnych, które obejmują 80 tysięcy metrów kwadratowych i są otoczone murem
posiadających 16 bram, znajduje się szkoła, zakon buddyjski, główny budynek świątyni, a także słynny posąg leżącego Buddy. Na terenie świątynnym jest świątynia główna, ogrody i biblioteka zdobiona kawałkami porcelany. W świątyni jest ponad 100 hedi, pomników relikwiarzy, ale cztery, zwane wspaniałymi hedi, są najważniejsze, gdyż honorują czterech pierwszych królów dynastii Hakri. Na terenie całego kompleksu świątyni leżącego Buddy można znaleźć ponad 1000 posągów przedstawiających jego wizerunek. Świątynia leżącego Buddy czasami jest też nazywana świątynią odpoczywającego Buddy. Wat Pho jest znane jako centrum tradycyjnej medycyny, a od 1960 roku działa tutaj uznawana za najlepszą w Tajlandii szkoła masażu. W Wat Pho mieści się też Instytut Masażu, który oferuje usługi masażu, a także umożliwia przystąpienie do kursu tradycyjnego masażu tajskiego. Wat Pho może poszczycić się tym, że jest wiodącą szkołą masażu w Tajlandii. Idę. Na terenie świątyni są też posągi pustelników. Posągi te przybierają niezwykłe pozycje. Znajdują się na rozsianych po kompleksie, ręcznie zrobionych wzniesieniach i mają nauczać ludzi samouzdrawiających pozycji ciała. Przy wyjściu z kompleksu świątynnego znajdują się dwa ogromne posągi – Farang Guards. Co to takiego? To ogromne kamienne karykatury Europejczyków w cylindrach na głowach. Po tajsku Europejczyk znaczy farang. Posągi przybyły tutaj jako balast na statkach handlowych powracających z Chin. Mamy nadzieję, że podobał Wam się spacer, który odbyliśmy wspólnie po kompleksie świątynnym leżącego Buddy. Jeśli Wam się ten film podobał, to zapraszamy na kolejne. To nie koniec spotkań z cudowną Tajlandią. W następnym filmie zaprezentujemy Wam kawałek historycznego Bangkoku. W następnym filmie pokażemy Wam pełen niepowtarzalnego uroku
ruchliwy Bangkok. Mamy nadzieję, że oczaruje Was tak samo jak nas. Zaprosimy też na przejażdżkę niezwykłym środkiem transportu po tej stolicy Tajów, a mianowicie tramwajem wodnym. Jest to najtańszy i najkrótszy środek komunikacji po Bangkoku, bo wykorzystuje sieć kanałów wodnych. Oglądajcie nasze filmy, odkrywajcie piękny świat i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Kanał Mikronek zaprasza. Thank you.